Nazywam się Katarzyna Kostrzewska, prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Manufaktura Ceramiki Łódź. Na czym polega Pani praca w zawodzie? Moja praca polega na projektowaniu i wykonywaniu produktów z ceramiki. Zajmuję się ceramiką użytkową, jak i ozdobną. Jakie cechy czy predyspozycje są przydatne w wykonywaniu tego zawodu? Przede wszystkim kreatywność, pomysłowość, dużo zapału, chęci oraz cierpliwość. Manualne predyspozycje są bardzo również istotne, a także zapał. Co trzeba zrobić, aby wykonywać taki zawód? Na początku w zasadzie wystarczy wybrać się do pracowni ceramicznej, sprawdzić, czy się ma ku temu predyspozycje i można popraktykować na początek. Wiele pracowni ceramicznych organizuje różnego rodzaju kursy, warsztaty, gdzie można spróbować, w jaki sposób pracuje się z gliną. Z jakiej przyczyny wybrała Pani taki zawód? Moja ścieżka kariery zaczęła się w zasadzie w liceum plastycznym poprzez historię sztuki, a skończyła się na pracy w korporacji. W pewnym momencie w swoim życiu doszłam do takiego przeświadczenia, że jednak chcę wrócić do tematu tworzenia, zajmowania się sztuką. I dlatego zwróciłam się w stronę ceramiki. Co sprawia Pani najwięcej satysfakcji w wykonywaniu tego zawodu? Najbardziej cieszę się z gotowych produktów, które klienci doceniają. I widzę satysfakcję właśnie, kiedy kupują i są zadowoleni i się to podoba. Co może Pani powiedzieć, aby zachęcić do wykonywania takiego zawodu? Jest to bardzo przyjemny zawód, dający dużo satysfakcji i radości. Dlatego wydaje mi się, że wiele osób może się zrealizować w tym zawodzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.